Witam Państwa bardzo serdecznie sprzed Pałacu Zamojskich w Zamościu. Stoimy na dziedzińcu paradnym od strony wschodniej, czyli od strony miasta, które jest ewenementem w skali ogólnopolskiej, ale także ogólnoeuropejskiej. Cały kompleks wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w roku 1992, a my w zasadzie stoimy przed samym najstarszym, najważniejszym obiektem w Starym Mieście, ponieważ tu się zaczął Zamość, na tak zwanej Skokowicy. Są hipotezy na ten temat, niepotwierdzone, ale wszystko wskazuje na to, że jesteśmy na tej właśnie historycznej i półlegendarnej Skokowicy, czyli miejscu, gdzie przodkowie Jana Zamojskiego założyli swoją siedzibę. Był to dwór obronny, oblany wodami, łabuńki, topornicy. Tutaj w 1542 roku, czyli 19 marca, urodził się sam Jan Zamojski w rodzinie innowiercy, czyli Stanisława Zamojskiego. Był to szlachcic, który był ważną postacią na dworze Zygmunta Starego. Była to osoba zaufana, godna najwyższego zaufania u króla. I w takiej średnio zamożnej szlachcie rodzi się przyszły kanclerz i hetman wielki koronny. Pałac ma postać takiego trójskrzydłowego założenia z kilkoma dziedzińcami. My stoimy na dziedzińcu paradnym, jest jeszcze dziedziniec taki wewnętrzny, gospodarczy od zachodniej strony, od strony skarpy. W dzisiejszej postaci pałacu tu widzimy wpływy klasycystyczne, to jest ta wielka przebudowa z pierwszej połowy XIX wieku, czasy Stanisława Kostki-Zamojskiego i potem kolejne przebudowy już po sprzedaży miasta Zamościa w roku 1821. Dziedziniec paradny było to miejsce spotkań delegacji królewskich. Tutaj odbywało się przyjęcie weselne Marii Kazimiery i Jana sobie pana Zamojskiego w marcu 1658 roku. Miejsce historyczne, ważne. Delegacje, na przykład poselstwa tutaj od Hana Tatarskiego, także posłowie od państwa moskiewskiego tutaj przyjeżdżali, różni namiestnicy tutaj z Watykanu, czy na przykład delegacje od Maksymiliana Habsburga, zresztą sam Maksymilian Habsburg, arcyksiąże, był tutaj przywieziony przez Jana Zamojskiego po wspaniałym, błyskotliwym zwycięstwie pod Byczyną w roku 1588. Miejsce odwiedzane popularnie przez turystów dzisiaj charakteryzuje się teraz takim stanem przejściowym, ponieważ pałac oczekuje na wielką rewitalizację, która ma się niebawem rozpocząć. Jeszcze mieści się tutaj w tym budynku za mną tymczasowo pierwsze liceum ogólnokształcące imienia hetmana Jana Zamojskiego. Natomiast już na przełomie tego i przyszłego roku, czyli 2023-2024, szkoła ma się przenieść do pięknie rewitalizowanego obiektu Akademii Zamojskiej i stanie ważne zadanie przed miastem i w ogóle tutaj przed naukowcami, historykami, architektami, historykami sztuki, jak zagospodarować w najlepszy sposób Pałac Zamojskich. Pałac Zamojskich póki co nie jest dostępny dla przeciętnego turysty. Mieści się tutaj liceum, mieszczą się także tutaj instytucje, między innymi mam tutaj swoją siedzibę w skrzydle północnym, czyli z tamtej strony Zamojski Uniwersytet III wieku, także nasze koło przewodnickie, bo jestem reprezentantem koła przewodników terenowych imienia Róży Jana Zamojskich przy zamojskim PTTK oczywiście. Mamy swoją siedzibę, jak ja to nazywam, w domku burgrabiego. Jest to taka wyniesiona część skrzydła południowego z przejazdem bramnym od strony wozowni dawnych stajni od arsenału. Także te różne instytucje mieszczą się tutaj, natomiast są różne propozycje, co tutaj będzie w przyszłości. Może centrum konferencyjno-hotelowe, może jakiś kompleks muzealny. Zobaczymy. Na pewno obiekt zasługuje na uwagę. Jest położony w zachodniej części miasta, w obrysie murów obronnych, czyli na tych 24 hektarach. Pałac jest dwukondygnacyjny, ma ogromne podpiwniczenia. Wiemy co najmniej o dwóch kondygnacjach piwnic. Prawdopodobnie jest ich więcej. Położony jest na dosyć wyniosłej skarpie od strony małej zalewy, która znajdowała się od zachodniej strony miasta. Co ciekawe, pałac jest wychylony o kilkanaście stopni, przesunięty względem głównej osi miasta. Świadczy to o tym, że miasto zostało zbudowane później. Zmieniła się ta cała koncepcja miasta przez Bernardo Morando. Zresztą w źródłach jest to potwierdzone. Decyzja o budowie miasta 1579, akt lokacyjny w Jarosławcu nieodległym 10 kwietnia 1580 roku. Natomiast wiemy, że rezydencja już wcześniej istniała. Ona była przebudowywana, są relacje, że była rozbierana częściowo. Nie wiemy, czy została w całości rozebrana. Istnieją takie hipotezy, które opierają się na badaniach profesorów i doktorów Politechniki Krakowskiej jeszcze z lat 80. ubiegłego wieku, że prawdopodobnie ta część pałacu, która jest, tak jak wszyscy na mnie patrzą, po mojej lewej stronie, że może być to jeszcze część pałacu, która powstała przed budową Zamościa. I dopiero potem ten pałac rozbudowano do dzisiejszego wyglądu, czyli korpus główny ma 62 metry długości.
Są jeszcze boczne pawilony, które powstały w czasie wielkiej rozbudowy w czasach Tomasza Antoniego Zamojskiego. Jest to mniej więcej połowa XVIII wieku już w stylu barokowym i powstały jeszcze te boczne pawilony od południa i od północy. Oczywiście z tyłu za niewidoczna stąd część, gdzie był tak zwany Frauzimmer, czyli część, gdzie mieszkały ordynatowe i część, gdzie po prostu codzienne życie spędzał Jan Zamojski, a potem jego następcy, a potem goście. Ona jest całkowicie od strony zachodniej. Pałac jest fascynującym obiektem, skrywa wiele tajemnic. Są tutaj na przykład w jednej z sal, która jest widoczna za mną, te okna na parterze po prawej stronie, czy od północno-wschodniej strony. Mamy trzy warstwy polichromii. Są to polichromie na pewno z XVII wieku, z XVIII i z XIX, zresztą dużej klasy artystycznej. One czekają na odsłonięcie. Z tego względu, że pałac był własnością prywatną do czasów napoleońskich, potem przez prawie 100 lat gospodarował tutaj wojsko austriackie, rosyjskie, polskie, niemieckie, a potem przez prawie 100 lat pałac był własnością różnych sądów. Nie było tutaj swobodnego dostępu, nie można było swobodnie prowadzić badań ani architektonicznych, ani archeologicznych. Teren jest nieprzebadany kompletnie. Przez kilka lat stał obiekt pusty, teraz mieści się tu szkoła, więc czekamy z niecierpliwością na rewitalizację pałacu, która pozwoli ukazać jego piękno i na pewno będą niezwykłe, niesamowite odkrycia tutaj, na tym terenie. W tych pięknych okolicznościach przyrody mamy początek lata i początek wakacji. Chciałem Państwa zaprosić tutaj i do zobaczenia w Zamościu.